Drogie dzieci, jesteśmy w zoo w Łącznej. Zapraszamy. Prawda, papugo? Prawda, prawda! Zapraszamy! Odnośnie naszych labiryntów zoo, no to na pewno staramy się w miarę możliwości robić jak najwięcej ścieżek. Jedną taką z dróg ścieżek jest właśnie przejście przez las, gdzie możemy się przez chwilę poczuć raczej, że bardzo swojsko, wokół jest sama natura. Możemy spotkać po drodze właśnie rysie, gdzie jest nowy wybieg, nowo powstały. Sowy, puchacze europejskie, które są największą sową w Europie występującą, no i najbardziej zagrożoną wyginięciem, jeśli chodzi o Europę, no i przede wszystkim najrzadszą o nasz kraj, tak? Jaka występuje w naturalnym środowisku. Poza tym dalej możemy jeszcze zobaczyć jelenie, milu, jelenie szlachetne, daniele, jelenie dybowskiego, muflony. Mamy dzień dziecka, więc dzieci chcą cały dzień spędzić poza domem. I oprócz oglądania zwierząt w naszym zoo w Łącznej, co możemy jeszcze tu zrobić? Jak zapewnić im ciekawie spędzony czas? Co możemy tutaj zrobić? Mogą się odbyć różnego rodzaju zabawy. Oprócz tego możemy karmić zwierzęta, w tym na przykład kozy, owce, ptaki. Jest możliwość przejażdżek na kucykach, oczywiście za wcześniejszym uzgodnieniem. Tak naprawdę jesteśmy otwarci, elastyczni na wszelkiego rodzaju potrzeby. Macie atrakcje przygotowane dla indywidualnych zwiedzających, jak i również dla grup? Tak, jak również dla grup zorganizowanych. Zapraszamy od 10 do 16 w tygodniu codziennie. Oraz weekendy od 10 do 19. W tym należy pamiętać, że zawsze kasa biletowa jest godzinę wcześniej zamykana. Drogie dzieci, zapraszamy Was na zajęcia plastyczne. Teraz z kolei zapraszamy Was do zrobienia lwa. Metoda będzie bardzo ciekawa. A teraz Wasza kolej. Pochwalcie się swoimi pracami.